Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Która z poniższych nierówności jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Szukamy nierówność prawdziwą. I tutaj pierwszy przypadek, tak? Tutaj mamy 25 dziewiątych jest mniejsze od 23 dziewiątych. Otóż jeżeli na dole mamy takie same mianowniki, to ten jest większy ułamek, którym na górze w liczniku jest liczba większa. Czyli to jest nieprawdziwe, czyli to jest fałszywa nierówność, a my szukamy prawdziwą. Sprawdzamy kolejne. Żeby tu stwierdzić, czy to jest większe niż 4, to musimy doprowadzić do wspólnego mianownika, bo przy dodawaniu musimy mieć wspólny mianownik. Więc co zrobimy? Rozszerzymy przez 2, tak, żeby wspólny mianownik to był 4. Więc pierwszy ułamek przepisuję bez zmian, drugi rozszerzam przez 2. 2 razy 2 to 4, 5 razy 2 to 10. Teraz możemy już dodać. 5 plus 10 to jest 15 czwartych. Wyciągam całości. 15 podzielić na 4 to są 3 całe 3 czwarte. Więc na pewno 3 całe i 3 czwarte nie jest liczbą większą niż 4, czyli zdanie fałszywe. Sprawdzamy kolejne. Tutaj mamy mnożenie liczby naturalnej przez ułamek, więc ta liczba naturalna wskakuje do góry. Więc będzie 13 razy 3 przez 17. 3 razy 13 to wychodzi 39, 17 to wychodzi fałsz. Dlaczego? Bo tu mamy z tej strony 39, 17 i z tej strony 39, 17. To nie możemy powiedzieć, że ta liczba z lewej jest większa od tej, która jest z prawej, bo one są równe. Więc prawdopodobnie ostatnia nierówność będzie nierównością prawdziwą, ale sprawdźmy. Jeżeli na górze w liczniku są takie same liczby, to ten ułamek jest większy, w którym na dole jest mniejsza liczba. I w tym przypadku właśnie to się zgadza, dlatego powiemy, że ostatnia nierówność jest nierównością prawdziwą. Czyli mamy prawdę. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.